Dzisiaj nie może być innego tematu jak temat o duszach w czyśćcu cierpiących, bo jesteśmy w oktawie Dnia Zadusznego i każdy z nas ma swoich zmarłych po tamtej stronie. A ja przyjechałem zaproszony przez ojca Mirosława bardziej z pytaniami niż z odpowiedziami. Zobaczcie. Nie wiem, czy wiecie, ale proszę odpowiedzcie mi, dlaczego nasi bracia protestanci i nasi bracia prawosławni nie wierzą w fakt czyśćca. Tylko my, katolicy, mówimy, jest coś takiego jak tajemnica czyśćca. I dla mnie, powiem wam, jest to szokujące, ponieważ tak jak w wielu wymiarach, pewnie też dla was, wiara jest czasami, przepraszam, że tak powiem, trochę teorią. To znaczy, znamy katechizm, znamy nasze prawdy wiary, ale kto z nas Pana Boga dotknął? Komu się Matka Boża objawiła? Więc jest to bardziej kwestia wiary niż wiedzy, prawda? Natomiast kiedy rozmawiamy, nawet tak prywatnie, o naszych bliskich zmarłych, to gdybym was zapytał teraz, ilu z was miało jakieś doświadczenia związane z najbliższymi zmarłymi, że przyszli do was prosząc o modlitwę, to myślę, że tak jak ja, mnóstwo was podniosłoby do góry ręce, prawda? Czyli rozmawiamy o czymś, co nie jest wiedzą, czymś wyuczonym, ale moim osobistym doświadczeniem. Ja byłem tam, ja to widziałem. Dam wam swój własny przykład. Myślę, że większość z was mogłoby przytoczyć jeszcze bardziej ciekawe przykłady. Powtarzam, zobaczcie, mówimy o faktach. Faktach, które udowadniają nam, czasami mającymi problemy, czy ta wiara jest prawdziwa, czy nie. Że jest życie wieczne, że jest wymiar nadprzyrodzony, że jest coś po śmierci, że to wszystko ma jakiś boski sens. Miałem z 12 lat. No dzisiaj mam urodziny, tak? Kiedyś byłem małym chłopcem. I byłem u moich rodziców w pracy. Moi rodzice oboje pracowali razem w aptece szpitalnej. Pamiętam taki podłużny, wąski pokój, z jednej strony drzwi, z drugiej strony okno, szafki pełne lekarstw. Siedzimy z mamą, tatą, mój starszy rok brat i ja. I nagle wiszący na ścianie kalendarz, taki każda kartka to jeden dzień, zaczął furkotać. Ten szum słyszę do dzisiaj. Mój tata się rzucił, żeby zamknąć okno, będąc przekonany, że jest przeciąg. Nie było żadnego wiatru. Okna były pozamykane. I tata mówi, moja mama umarła. Dostaliśmy po południu telegram z Poznania. Dokładnie w tej godzinie i minucie zmarła moja babcia. Przyszła i dała znak. Słyszycie, rozmawiamy o faktach. To było. Pamiętam, gdy zmarł mój dziadek. Byłem wtedy, nie wiem, 7-latkiem. Jak chodził potem po mieszkaniu przez wiele dni w nocy i zapalał światła. Chodził po pokojach, zapalał i gasił światła. Pytam się mojej mamy, mamo, dlaczego dziadek przychodzi? Odpowiedź mojej mamy była jedyna, jaką wy też byście udzielili. On przychodzi prosić o modlitwę. I rzeczywiście zamówiliśmy mszę świętą, jedną, drugą. W tych przypadkach, o których ja rozmawiam, bo są moim doświadczeniem, było tak, że kiedy odmówiliśmy różaniec, została odprawiona msza święta w intencji
mojej babci, mojego dziadka przestali przychodzić. Znowu pytam mojej mamy, dlaczego? Bo otrzymali pomoc, której potrzebowali. Pytanie bez odpowiedzi, dlaczego nasi bracia wierzą, nie wierzą w fakty? Dla mnie to jest niepojęte. Natomiast mam drugie pytanie. Chyba dla mnie dzisiaj najważniejsze. Wiecie co? Przygotowując się do tej naszej rozmowy, zacząłem śledzić całą naukę Kościoła na temat czyśćca i pomyślałem, nie będę was dręczył nazwiskami, które są wam nieznane, jakimiś ojcami Kościoła i cytatami. Powiem wam tylko tyle, że czytając naukę Kościoła, czytałem ją ze zdumieniem, a potem z coraz większym przerażeniem. Dlaczego z przerażeniem? Bo odkryłem, że droga do nieba rzeczywiście jest wąska i niewielu wydeptuje ten szlak. I pomyślałem sobie, Panie Boże, i to dotyczy wszystkich nas, stąd nasza solidarność z tamtymi, którzy są w czyśćcu. Panie Boże, jak ja zazdroszczę duszom w czyśćcu cierpiącym. Powiecie, czego ty im zazdrościsz? Tego, że cierpią? Nie. Nie tego, że cierpią. Tego, że mają pewność zbawienia. Oni na pewno pójdą do nieba. Kto z was wie, ma zagwarantowane, że pójdzie do nieba? Ja nie. Z przerażeniem patrzę na naukę Kościoła, te 20 wieków mądrości i Ducha Świętego i co słyszę? Najpierw Jezus mówi nam w Ewangelii. Cytat, który znacie, ale czy odnosimy go do siebie? Bo to jest do nas. Jezus mówi, wy wchodźcie przez ciasną bramę. Przeciskajcie się z trudem, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby. Tylko głupi chce się zgubić. A wielu jest tych głupich wokół nas. Wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Za chwilę powiem o Matce Bożej Fatimskiej, która płacze, widząc jak ludzie wchodzą przez tą wąską bramę. Przez tą szeroką bramę, przepraszam. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia. Nieliczni są ci, którzy ją znajdują. Słyszycie? Nieliczni. Słyszycie? Nieliczni. Teraz słyszycie. Tylko nieliczni znajdują drogę do życia, czyli drogę do nieba, a my, cała reszta? Więc trudno się nam dzisiaj w oktawie, kiedy wspominamy ludzi zmarłych, nie zadumać nad słowami Jezusa i tak sobie pomyśleć w sercu, Boże kochany, wąska, nieliczni, ciasna brama, to znaczy, że droga do nieba nie jest wypełniona tłumem. I ja nie mam żadnej gwarancji, że ja tą drogą też idę. Bo według takiej logiki, statystyki, to większość idzie szeroką drogą. A kiedy mówimy o drodze do nieba, to nie tylko o tej drodze świętych, że on umierając od razu jest przygarnięty przez Matkę Bożą i świętych, i chór aniołów, tylko o tej drodze do nieba pośredniej, która jest najpiękniejszą manifestacją Bożego miłosierdzia, że czego nie zdążyłeś odpokutować za życia, jeśli jest w tobie miłość do Boga, skrucha, żałujesz, że nie pełniłeś woli Bożej, że nie pomagałeś Bogu zbawiać świata, to Pan Bóg daje ci po śmierci czas na oczyszczenie. To są te dusze w czyściu cierpiące.
Ich cierpienie ma najwyższy sens, bo prowadzi ich do nieba. Zajrzyjmy do katechizmu Kościoła katolickiego. Jedyny cytat, który dzisiaj chcę przywołać. Bo to pokazuje, że to jest droga do nieba, także przez czyściec jest swoiście elitarna. I możemy z dumą myśleć o swoich krewnych, którzy nam się pojawiają po śmierci, prosząc o modlitwę, bo to jest elita. Ci, którzy pójdą do nieba. Ci, którzy umierają w łasce i w przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, szczęściarze, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Nie każdy z nas tak umiera. Więc powtarzam, zazdroszczę cierpiącym w czyśćcu pewności zbawienia. To moja pierwsza uwaga. Uwaga druga. Najważniejsze objawienie, jakie znamy w całej historii chrześcijaństwa, to objawienie w Fatimie. Jeżeli temat czyśćca rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, to w objawieniach fatimskich powinien być. Tymczasem Matka Boża praktycznie cały czas nie mówi o czyśćcu, tylko mówi o piekle. Mówiąc, widzieliście po wizji piekła, którą widzą pastuszkowie, widzieliście piekło, do którego idą tłumy moich ukochanych dzieci. Tracę je na wieki. Pan Bóg je stworzył, te wszystkie dusze, żeby były szczęśliwe na wieki, a one przez całą wieczność będą z dala od Boga. I mówi Matka Boża, to jest wasze zadanie, pomóżcie mi je ratować. Więc moje pytanie jest takie. Powiedzcie mi, dlaczego mamy modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące, a nie poświęcać tego czasu raczej na ratowanie tych, którzy pójdą na wieki do piekła. Prawda? Zaraz odpowiedź myślę, że znajdziemy. Ale na razie okazuje się, że na samym początku objawień fatimskich jest mowa o czyśćcu. Bo kiedy Matka Boża objawia się w maju, 13 maja, Łucji, Franciszkowie, Hiacyncie, Łucja z Matką Bożą rozmawia. Zapatrzona w Matkę Bożą, która jest taka piękna, taka szczęśliwa, pyta, skąd Pani jest, bo ja też tam chcę być. I Matka Boża mówi, jestem z nieba. I wtedy zaczyna się ten piękny dialog, który może znacie, kiedy Łucja pyta, czy ja też pójdę do nieba. Szczęśliwa, my nie mamy niestety takiej odpowiedzi, takiej gwarancji. Szczęśliwa słyszy, tak, pójdziesz do nieba. I nie jest egoistką, bo pyta też o drugich, o swoich najbliższych, ukochaną Hiacyntę. A Hiacynta, Matka Boża mówi, też będzie w niebie, szczęśliwa. A Franciszek, i znowu pada ta sama odpowiedź, też. Przypomniała sobie Łucja o dwóch dziewczętach zmarłych kilka miesięcy wcześniej, które przychodziły do domu Łucji uczyć się tkactwa u jej najstarszej siostry Karoliny i pyta, a Maria das Neves też jest w niebie, a Amelia, druga 16-letnia dziewczyna. I wtedy padają słowa o czyśćcu. Matka Boża mówi, zostanie w czyśćcu aż do końca świata. Aż do końca świata. Będąc w Fatimie, pytam się, co ona takiego zrobiła, że będzie aż do końca świata. A ci, którzy z pokolenia na pokolenie, no, w tej wiosce ludzie się znają, mówią, Amelia i Maria das Neves,
jedna w czyśćcu do końca świata, druga w niebie, to były takie same dziewczyny. Niczym się nie różniły. No to powiedzcie, dlaczego jedna jest w niebie, druga jest w czyśćcu i to do końca świata? Słyszę odpowiedź Fatimie. Widocznie Pan Bóg inaczej widzi ludzi, patrzy w ich serca i widzi coś, czego my nie widzimy. Patrzy na drugiego człowieka i mówi, ale łobuz. A Pan Bóg patrzy na niego i mówi, ale to dobry człowiek. Nie mamy takiego wglądu w serce drugiego człowieka, nawet w swoje własne, jak Bóg. Ktoś was zapyta, czy wiemy, co takiego zrobiła ta Amelia, że jest w czyśćcu do końca świata. W archiwum fatimskim jest jakaś notatka, krótka. Mówi, że Amelia popełniła jakiś grzech przeciwko czystości. Czy on jest aż taki ciężki, że lądujemy za grzech przeciwko czystości w czyśćcu do końca świata? I słyszę nagle coś jeszcze. I to dla nas dzisiaj najważniejsza informacja. Profesor Americo López Ortiz, międzynarodowy prezydent Światowego Apostolatu Fatimskiego, który o Fatimie wie wszystko. Może Matka Boża Fatimska wie więcej od niego. W rozmowie ze mną na temat Amelii mówi tak, ale wiesz, Wincenty, Amelia wcale nie jest w czyśćcu. Ona jest w niebie. Przepraszam. Matka Boża powiedziała, że będzie w czyśćcu do końca świata. Czy mamy już czasy po końcu świata? Nie. Czy Matka Boża kłamie, skoro Amelia jest już w niebie? Nie. Słyszę odpowiedź. To proszę mi wyjaśnić, jaka tutaj jest prawdziwa odpowiedź. I wtedy słyszę przepiękną historię. W 1973 roku po raz pierwszy świat zobaczył wspomnienia siostry Łucji, w której opisywała objawienia fatimskie. Dopiero 1973 rok. I po raz pierwszy my, normalni czciciele Matki Bożej, usłyszeliśmy ten dialog, w którym pojawia się pytanie o zbawienie Amelii. I słyszę w Fatimie taką odpowiedź. Czy ty wiesz, ile tysięcy listów w następnych latach przyszło do sanktuarium z prośbą fatimskiego, z prośbą o odprawienie mszy świętej w intencji Amelii? Czy ty wiesz, ile dostaliśmy listów w Fatimie mówiących o tym, że ofiarowano odpust zupełny, teraz mamy możliwości odprawiania odpustu zupełnego przez tą oktawę, ile tysięcy ludzi oddało swój odpust zupełny właśnie za Amelię. I czy ty myślisz, że ona dalej siedzi w czyśćcu po tych mszach świętych i po tych odpustach? Zobaczcie, potęga Kościoła, potęga sakramentów, potęga naszej modlitwy. Mówią, że dwie modlitwy są najskuteczniejsze, żeby wyprowadzić duszę z czyśćca. Pierwsze to oczywiście Eucharystia, msza święta. Najbardziej skuteczny środek. Ofiarujemy zasługi samego Zbawiciela w intencji zmarłego. A druga to ta, o której Matka Boża mówiła za każdym razem, kiedy się z nami spotyka, to oczywiście różaniec. Jeśli trafi się wam komuś, że was zaprosi papież Franciszek lub jego, nie wiem, następca do Watykanu na spotkanie i będziecie w Kaplicy Sykstyńskiej lub będziecie zwiedzać Kaplicę Sykstyńską płacąc za bilet muzealny, to poszukajcie w tym ogromnym fresku jednego miejsca, gdzie człowiek skazany na potępienie zostaje uratowany przez tych, którzy są zbawieni. Michał Anioł namalował taką scenę, która jest genialna i prorocka zarazem, kiedy dwoje ludzi spuszcza z obłoku w dół w kierunku tych ludzi, którzy są zagrożeni potępieniem, ratunkową linę,
w którą jest właśnie różaniec. I po tym różańcu wciągają kogoś, kto miał być potępiony, do nieba. Taka jest, to jest, zobaczcie, jakie to jest miejsce. Miejsce, gdzie się wybiera kolejnych papieży. Najświętsze miejsce w Kościele naszym katolickim. Takie jest przesłanie. Fresk przedstawia sąd ostateczny i mówi, ostatecznym ratunkiem, poza oczywiście Eucharystią, jest różaniec. Chcesz się modlić za osobę w czystu cierpiącą, chcesz komuś pomóc, odmawiaj w jego intencji do Matki Bożej różaniec. Matka Boża ma ten przywilej od Jezusa, swego Syna. Wiecie, który dzień jest poświęcony Matce Bożej? Sobota. Wiecie, dlaczego sobota? Dlatego, że Matka Boża jest dla nas wzorem wiary. W sobotę jedyną osobą na calutkim świecie, która dalej wierzyła w Jezusa, była Maryja. Nawet apostołowie, pamiętacie z Ewangelii, Wielki Czwartek zdradzili, Wielki Piątek uciekli, zabarykadowali się w Wieczorniku, bojąc się wyjść, bo czeka ich ten sam los, co ich mistrza. Dwaj uciekli do Emaus. Kościół ten, który zakładał Jezus, był zupełnie rozproszony. Jedyna, mówi cała wielka tradycja Kościoła, jedyna, w której sercu dalej trwała wiara, niezachwiana wiara, w to, że Jezus jest Synem Bożym, w to, że Jezus jest Zbawicielem i otwiera przed nami niebo, mimo tego, że przegrał, że Go pogrzebali, że cierpiał na krzyżu jak złoczyńca, była Maryja. I dlatego każda sobota jest sprawowana na jej cześć, żeby nam przypomnieć o tym, że my, kiedy mówimy, kochamy Matkę Bożą i ją naśladujemy, mamy ją naśladować przede wszystkim w jej wierze. Wbrew wszystkiemu, wbrew faktom. Inaczej niż przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowie. Matka Boża otrzymała przywilej, że swoich czcicieli, więc zachęcamy się wszyscy, żeby być gorliwymi czcicielami Matki Bożej, w sobotę następującą po naszej śmierci wyprowadza z czyśćca. Bardzo bym chciał, Matko Najświętsza, umrzeć w piątek wieczorem, prawda? Bo wtedy będę cierpiał w czyśćcu tylko jedną noc. Nie daj Boże w niedzielę rano. Jakkolwiek mam nadzieję, że będę cierpiał tylko tydzień, bo był taki dzień i każdego dnia to powtarzam, kiedy człowiek Matce Bożej cały się oddał, a Matka Boża nie pozwoli, żeby jej własność leżała w czyśćcu. I w piątek, w sobotę, w ten dzień jej wyjątkowego przywileju, w ten dzień jej wiary, wstępuje do czyśćca i wyciąga tych, którzy są jej czcicielami. Bardzo zachęcam być jej czcicielem. Pytanie, to, które już zabrzmiało. Powiedzcie, dlaczego mamy się modlić za dusze w czyściu cierpiące, skoro mają już zagwarantowane niebo? Najwyżej będą cierpiały do końca świata, tak jak miała cierpieć Amelia, ale na pewno będą zbawione, gdy tymczasem takie rzesze ludzi idzie do piekła. Czy nie mamy obowiązek przede wszystkim ich ratować? Prawda? I coś mi tutaj, moi bracia i siostry, nie gra, bo Matka Boża w objawieniach i Kościół w swoim nauczaniu wprost mówi, mamy się modlić za zmarłych. Największym orędownikiem za zmarłych jest nasz bratanek, Polak, jedyny taki prawdziwy mistyk poświęcony właściwie w mistyce, w wizjach, tylko temu tematowi, to jest święty, już święty, Stanisław Maria Papczyński, nasz Polak. Mówią, że wszystkie wizje, jakie miał, wszystkie natchnienia, które z nieba otrzymywał, dotyczyły tylko jednego tematu – dusz czyśćcowych. Więc pytam znowu,
Panie Boże, Matko Najświętsza, Panie Jezu, wszyscy święci w niebie, wyjaśnijcie mi, dlaczego był taki cud w życiu Papczyńskiego, że leżąc na łożu śmierci ukazała mu się Matka Boża i powiedziała: chcę, żebyś dalej żył, żył jeszcze kilka lat, bo jesteś mi potrzebny po to, by modlić się za dusze w czystcu cierpiące, by jak najwięcej tych dusz wyzwolić do nieba. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego nasza modlitwa za dusze w czystcu cierpiące jest taka ważna, skoro zdawałoby się, może bardziej powinienem się modlić za tych, którym grozi wieczne potępienie, wieczne cierpienie, a nie tylko cierpienie czasowe w czystcu. Myślę, że znam odpowiedź. Jak śledziłem dokumenty kościelne, to znalazłem taką sugestię. Zadam takie pytanie. Ręka do góry, ten, kto uważa, że się bardzo dobrze modli. Nawet siostry nie podnoszą ręki do góry. Widzicie? To znaczy, ja też nie podniosłem. To znaczy, że nasza modlitwa, jesteśmy tego świadomi, jest kiepska, prawda? Staramy się jak możemy, ale to nie jest modlitwa jak czołg, która przejedzie wszelkie zło, szatana, wszystko zmiażdży, wszystkie przeszkody, które nam blokują drogę do nieba. Nic z tego. A powiedzcie mi, coś mi spadło, chyba okulary. Nie będę się ruszał, to nie podepczę. Powiedzcie mi, według was, kto najlepiej się modli? Tak, Matka Boża w niebie. I myślę, że świetna to nauczycielka. O, już nie podepczę, dziękuję. Pierwszy raz podeptałem, jak mój średni syn miał roczek i usiadł mi na okulary. Uczył się chodzić na moich okularach. Wiecie, kto się najlepiej modli? Ci, którzy są w niebie. Ich modlitwa jest najpiękniejsza, najskuteczniejsza, najpotężniejsza. Więc jeśli mam do wyboru wysłuchać prośby Matki Bożej z Fatimy i słyszę Wincenty i każde imię, jakie tutaj jest na sali, zróbcie wszystko, co możecie, żeby ratować te moje biedne dzieci idące do piekła, ludzi, którzy umrą za chwilę, nie w łasce uświęcającej. To jest rozpacz nieskończona dla mnie. Jak nie płakać, skoro dziecko umiera na wieki? Moje ukochane dziecko. A wiecie, to szczególnie mamy wiedzą, że tym bardziej się kocha, im dziecko jest słabsze, trudniejsze, bardziej niepełnosprawne. Potrzebuje wtedy więcej miłości. Matka Boża bardziej niż zważ tu wszystkich. Kocha tych, którzy spadają teraz do piekła. Więc prosi, pomóżcie mi ich ratować. I ta sama Matka Boża i Kościół mówi: módlcie się za dusze w czystcu cierpiące. Ofiarowujcie w ich intencjach odpusty. Zamawiajcie w ich intencjach msze święte. Bo robicie w ten sposób coś, co jest najpiękniejsze w Kościele. Mnożycie w niebie orędowników za ludzi na ziemi, którzy potrafią się modlić skuteczniej niż wy. Prawda? To jest jakby logiczne. Jeśli ja w swoim życiu, gdybym był pobożny i się bardzo starał, to w tym roku, w okresie zadusznym, mogę złapać tak 8, 9. Oktawa jest, tak? 8. 8 odpustów zupełnych. I już w niebie jest 8 kolejnych osób, które pomaga Matce Bożej, mojej ukochanej, ratować dusze, które w tej chwili spadają do piekła. Czy to nie jest, przepraszam za kolokwializm, dobry interes? Czy nie lepiej modlić się za dusze w czystu cierpiące, bo wiem, że za chwilę będą w niebie, niż samemu mówić: ty duszo sobie pocierp i trochę poczekaj, bo ja teraz się będę modlić za dusze, którym grozi potępienie. I usłyszę wtedy może w jakimś nocnym widzeniu: głupcze, pomóż mi
to ja będę tamtym pomagać, dużo lepiej niż ty. W starej nauce Kościoła była mowa o trzech stanach Kościoła. Jest Kościół walczący, pielgrzymujący, to my. Jest Kościół cierpiący, to czyściec, o którym dzisiaj rozmawiamy, i Kościół chwalebny. I to jest jeden Kościół. Mówimy podczas każdego credo wierze, świętych, obcowanie. Można by zapytać, ilu tych świętych w tym niebie, w tym świętych obcowaniu, jak to się mówi po polsku, cieszy się tym zbawieniem dzięki wam. Dzięki temu, że wyzwoliliście ich już z czyśćca. Oni będą nam zawsze pamiętać to dobro, które dla nich zrobiliśmy. Ale oni też podejmują jakby w naszym imieniu to nasze powołanie ratowania ludzi idących do piekła. Więc mam nadzieję, że jak staniemy przed bramą wieczności i będziemy pukać, jest taka piękna legenda, może tym zakończymy. Wyobraź sobie, że jesteś przed bramą nieba. To znak, że będę zbawiony, chyba że mnie nie wpuszczą. To byłoby to do końca świata. Z końcem świata brama niebieska znika. Będę pukał i walił, żeby mnie tam wpuścili jak najszybciej, prawda? Niebo za tymi drzwiami. Ale nikt mi nie otwiera. I w końcu wychyli się święty Piotr i powie tak. A ty dusza, czego tu chcesz? Co zawołacie? Do nieba! Chcemy do środka. A co, nie możesz sobie otworzyć? Święty Piotr zapyta z przekąsem. A ty powiesz, jak? Klamki nie ma. Nie ma z tej strony klamki. I święty Piotr powie tak do was. A macie tam z drugiej strony kogoś, kto wam otworzy? Prawda? Bo chrześcijaństwo jest religią miłości bliźniego. Także przede wszystkim w tym wymiarze wiecznym. Kochani bracia i siostry, macie już kogoś po tamtej stronie, kto wam otworzy? Odpust zupełny, msza święta, różaniec, pamięć o waszych najbliższych zmarłych, tak jak za tą Amelię z Fatimy, tyle ludzi się modliło. Jest ta solidarność między nami a Kościołem cierpiącym. Nawet w kategoriach swoistego interesu, że jak pójdę już, przekroczę próg śmierci i święty Piotr zapyta, to ja powiem, pewnie, że mam. Pewnie, że mam. Dlatego, że w moim sercu była miłość do drugiego człowieka. Także dla tego, który cierpiał w czyśćcu. Więc święty Piotr się zwróci do nieba i krzyknie, przyszedł na przykład ja. Wincenty Łaszewski przyszedł. Ktoś mu otworzy? Oby było tak, że nagle słychać tupot tysięcy nóg. I ten tłum mnie prawie zadepcze, gdy otworzy z tamtej strony bramy. A ja powiem, przepraszam, ja was nie znam. Tego to może tak, moja mama, mój tata, dziadek, który straszył nas po nocach, zapalając po śmierci światła w mieszkaniu, prosząc o modlitwę. Ale ta cała reszta to twoja modlitwa, twoja pamięć za duszę w czyśćcu cierpiące. Jak święty Stanisław Papczyński. Módlmy się za zmarłych, bo to jest nasze powołanie, nasz obowiązek miłości. I jak widzicie, nasza nagroda w niebie. Więc wnioski są dwa. Mamy obowiązek, mówi Matka Najświętsza, wychylić się z tej doczesności i nie myśleć tylko o drugim człowieku czy o sobie, żeby teraz, dzisiaj było mi dobrze. To jest nic. Nie teraz, nie dzisiaj, tylko na wieki ma być temu człowiekowi dobrze. Modlicie się ze swoich najbliższych, żeby na wieki byli szczęśliwi. Macie małe dzieci, dbacie o edukację, żeby ładnie były ubrane, dobrze wychować. Super! Dbacie o to, żeby w niebie się znalazły. Modlicie się za nich, ofiarowujecie za nich przeświętą. Prawda?
Jest tyle takich pytań wokół Dnia Zadusznego, bo każdy z nas kiedyś umrze. Więc pierwsze to memento mori, pamiętaj, że umrzesz, przestań myśleć tylko o tym, co dzisiaj, bo to jest bzdura. Z perspektywy wieczności powiesz, jaki ja byłem głupi, jaka ja byłam głupia. Tak się troszcząc o te głupie sprawy tego świata, tyle czasu temu poświęcając. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. Niech wam świat nie wmawia, że nie ma życia wiecznego i niech wam niektórzy ludzie, którzy nazywają się duchowymi, nie wmawiają, że wszyscy idą do nieba, bo są takie dzisiaj trendy. Boże miłosierdzie jest tak ogromne, że nikt z was nie pójdzie do piekła. Wszyscy będą zbawieni. No więc co, będziecie się wysilać? Bzdura. Poczytajcie sobie naukę o Bożym miłosierdziu Jana Pawła II. Nie, nie jest tak. Więc to dwa. Po trzecie, nikt z nas nie ma gwarancji, że pójdzie do nieba. Nie bądźmy tacy zarozumiali. Wąska jest droga. Ciasna jest brama i musimy sobie z tego zdawać sprawę. I po czwarte, mogę wam opowiedzieć moje objawienie. Zawsze ciekawe, prawda? I tylko to zapamiętacie. Chcę wam powiedzieć, że od 1985 roku jestem w czyśćcu. Miałem takie zdarzenie. Była noc, spałem. Noc jest do spania. Ktoś otworzył drzwi i wszedł do mojej tej sypialni, no, pokoju, gdzie spałem. I stanął w drzwiach. Obudziłem się. To była realna postać. Wiecie, kto to był? Super, Matka Boża. Ale miał dobrze, powiecie. Nie powiedziała ani słowa, tylko wyciągnęła rękę, chcąc, bym z nią wyszedł. Ja tego dnia miałem umrzeć. Jestem o tym przekonany. Gdybym wstał wtedy z łóżka, wziął ją za rękę i wyszedł, to bym już nie żył. Może wtedy byłem porządniejszy, poszedłbym szybciej do nieba. To była moja godzina przejścia z tego świata. A ja głupi, nie ruszyłem się. I Matka Boża zamknęła drzwi za sobą i wtedy usłyszałem w sercu: i tak umarłeś. I teraz to całe twoje życie, to już kopę lat, to całe twoje życie będzie twoim czyśćcem jak po śmierci. I wszystkie swoje cierpienia, które na ciebie spadną, potraktuj w ten sposób, że to są twoje cierpienia, które oczyszczają ciebie na drodze do nieba. I wiecie co? Coś w tym jest. Wiecie, jak to pomaga człowiekowi żyć, kiedy każdy z nas to ma. Ma tyle bólów, cierpień, trudów. Tyle razy to całe życie układa się nie tak, jakbyśmy chcieli. Jest tyle, że można Panu Bogu powiedzieć, dlaczego, 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 dlaczego ja? Odpowiedź zawsze słyszę. To jest cierpienie, które cię oczyszcza. To jest czyściec. Dobrze. Im więcej, i to jest moja nauka numer 4, im więcej masz cierpienia tutaj, które przyjmiesz, tym krócej będziesz cierpiał w czyśćcu. A mówią ci, którzy byli w czyśćcu, że cierpienie na ziemi jest nieporównywalnie mniejsze od tego, które jest w czyśćcu. Więc dziękuję Matce Bożej, że cierpię tu na ziemi swój czyściec, a nie tam. I mam nadzieję, że jeśli już tam, to do najbliższej soboty. Wtedy Matka Boża przyjdzie i jak rękę wyciągnie, gwarantuję, że ją uchwycę. Dziękuję. I tak mówiłem chyba troszkę za długo. Niech was Bóg błogosławi. I niech was wszystkich zaprowadzi szybciutko do nieba. Z Panem Bogiem.